Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Age of War 2. Druga odsłona gry Age of War, czyli grę, w którą graliśmy już całkiem sporo, jeśli chodzi o pierwszą część. I to jest druga odsłona, zresztą widzicie tutaj chociażby po miniatureczce, jak wygląda pierwsza część. Ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam do nadrobienia, bo to jest naprawdę jedna z gier, które każdy chyba musi zagrać, jeśli chodzi o gry flashowe. A teraz przejdziemy sobie do drugiej produkcji, w którą ja... Free Internet Games. A game by Luisi. I to jest gra, druga w sumie część gry, którą nie miałem okazji zagrać, więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego, mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. Zacznijmy. A wybierzemy sobie difficulty, weźmy sobie medium, tam też było medium. Teraz tak, mamy, widzę, podstawowe jednostki tutaj. To są wieżyczki, specjalne moce. Mamy dwie, widzę. Okej, okay, nie wiem, czym się różnią. Here you can evolve and use this... Aha, czyli ewolucja. Some units will require an upgrade to be created. Okej, okay, czyli potrzebujemy upgrade'ów. Troszeczkę już jest, widzicie, inaczej. To jest zdrowie naszej bazy. Tu są... moje surowce. Kupa, pup. Okej. Okay. Powiedzmy, że się zgadzam. Jak się... jak przesunąć, zobaczyć, jak działa nasz przeciwnik. Halo, gro? Jak mogę się przesuwać? Dobra, o, dobra, przesuwam po prostu myszką, okej. Wstawmy kogokolwiek na początek. O! O, bo ci rzucają, dobra, rozumiem. Holy, halo, spokojnie, bo ja tu... ja tu nie wiem nawet jeszcze, chwila, gdzie ja mam pieniądze? Tam mam pieniądze, dobra. Niech oni tu działają. Wypuszczajmy tak może, jakkolwiek, żeby się na razie odbić. Wypuśćmy jakiegoś dinozaura. Nie ma zbytnio miejsca na populację. A, to jest populacja, okej, okay, rozumiem. Wszystko jasne, dobra, powoli się odbijamy. Teraz tak, przydałoby się kupić jakąś wieżyczkę na przykład. O, nie mam miejsca na wieżyczkę. Dobra, kupmy miejsce na wieżyczkę i dozbierajmy troszeczkę. I za nią tego, i za nią tego. Proszę bardzo. Lecimy, dobra, 2000 expa. Metal Rain, aha, i zużywam expa do tego, czyli nie będziemy robić tego, będziemy lecieć do Spartanów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Potrzebujemy 2300, dobra, zróbmy to. Po prostu, niech to strzela w międzyczasie. Będzie zadawało cały czas jakieś fajne obrażenia i tyle. Fajne jest to, że one się tu teraz stakują w miejscu. Troszeczkę już obarwałem na początku, ale nie mam zamiaru restartować, żebyście widzieli, jak to wygląda w moim przypadku. Tutaj bardzo ładnie, ona tutaj, co prawda na hitka, ale o, proszę bardzo, i już ginie. I dużo pieniążków dla mnie. Bardzo dużo pieniążków dla mnie. Dobra, za to poślemy takiego kolesia. I potem poślemy takiego kolesia. A ona tylko 200 kosztuje. O, okej, okay, to nie jest jakiś większy problem. Dobra, powinienem się ogólnie bronić, ale posłałem ich trochę na atak. Niech będzie. Nie będziemy puszczać meteorytu, bo nie czuję potrzeby. I teraz tak. Support infantry units. Damage of your infantry units. Wytrzymałość mężem poszedł. Anti-armor damage. Oh. Okej, okay, tutaj mamy armor, wieżyczki, obrażenia, o, jak najbardziej, chcę. Teraz tak, odległość, na którą działają wieżyczki, spoko. O, on to potrzebuje, dino hat. Niech będzie, w takim razie. Oni tu ładnie dostają, musimy zrobić to w ten sposób. I bardzo ładnie polecimy sobie do przodu. Znowu ten i znowu ten. Dino Head. Musimy to zrobić. 300 kosztuje. Dobra, niech będzie. I wypuścimy jednego takiego za 600. Nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc. Oni tutaj dopuszczają, ale to nie specjalnie mi się przyda jakoś. Myślę, że ogólnie tylko takie... O, on już chyba się zupgrade'ował. Tak, on już się zupgrade'ował. Będzie miał sporą przewagę. Ja dopiero teraz mogę. Chwilka, jeszcze sekunda. No strzela to powoli, ale bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Jest. Dobrze, mamy kolejnych kolesi. Myślę, że tu mamy 200 zdrowia. Najbardziej się opłaca zrobić tych. Sword Spartiana. I tyle. Będziemy lecieć z tym. Kolejna wieżyczka jest za 1000, więc dokupmy ją. I możemy strażnika wstawić za 2000. Spoko, niech będzie. Okej, tutaj za 500, żeby nam trochę zwiększyło to, co przychodzi. Wystawmy tutaj jednego strażnika, niech on się tu z nim tnie na spokojnie. Oni tu będą cokolwiek robić, dobrze, o, tu już jest cała, naprawdę cała masa. No powiem wam, że w sumie to nie jest złe, bo zawsze będzie ich troszeczkę do obijania. To moglibyśmy kupić za 400 i zobaczę, jak oni mają 300 zdrowia, kosztują 500. Spróbujmy wystawić takiego jednego.
On tu będzie ich ciachał bardzo pewnie ładnie. No właśnie, bardzo, bardzo ładnie. Za 2000 mamy kolejną wieżyczkę i myślę, że również pójdę na wieżyczki. Do upgrade'u potrzebujemy 8000 i tutaj nam się traci ten exp, więc jest spoko, spoko. To niestety jest bardzo słabe na chwilę obecną. Więc wystawimy zwykłego. Niech on tu ich po prostu blokuje jakkolwiek, bardzo ładnie. Tutaj z dzidami bardzo ładnie sobie z nimi daje radę, na spokojnie, oni mają mniej zdrowia. Tu już kolejny sobie wyjdzie. 1200, potrzebujemy 2000. Support range, inventory armor. Dobra, pójdziemy sobie zaraz w zbroję. Zrobimy tak. Proszę bardzo, polecimy sobie wszystkiego rodzaju armory. To jest infantry damage jeszcze. O, zwiększymy sobie obrażenia. I support. Support to są strzelające jednostki, więc też od razu zróbmy. To czemu nie? To jest Spear Spartan. Slow, ten powoli chodzi. Jak to w ogóle działa? Aha, ty choć po prostu rzucasz zcidek. Dobra, zróbmy tak na razie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ten zginie i teraz ten będzie mógł rzucać. A, ten też będzie mógł rzucać, no tak. Jakby nie patrzeć. 5700 golda, nie jest źle. Potrzebujemy 8000, chyba nie będziemy robić już tej wieżyczki na chwilę obecną. Na razie troszeczkę wyładowałem pieniędzy na to, żeby troszeczkę większe były te obrażenia. To jest jeszcze zasięg i zwiększość przychodów. Na razie myślę, że nie ma sensu. To strasznie pomalutku bije, ale jak widzicie, coś tam na spokojnie robi cały czas. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Coś tam robi, 1200, tu za 2000, myślę, że nawet możemy to zrobić. Jeśli oczywiście szybciej ten exp nie wejdzie, bo po 200 dostajemy za jednego. On zaraz pewnie się będzie upgrade'ował do kolejnej ery. Ja w momencie, kiedy będę już jedną erę przewagi, to postaram się zrobić to w ten sposób, że po prostu polecimy i wywalimy mu bardzo, bardzo sporą ilość tego wszystkiego. O, tu są ci szybcy. Dobra, na razie ma zasięg, to mnie cieszy. Dobrze. Damy im podejść troszeczkę. On tu będzie mnie ciachał o wiele bardziej niż ja jego. Więc niech on sobie tu podejdzie kulturalnie. Damy mu podejść, jednemu, drugiemu, trzeciemu. Zrobimy kolejkę trzech albo czterech. I wieżyczka tylko jest mi potrzebna jeszcze lepsza. Come on, come on, come on, come on. Jest, zbudujemy wieżyczkę. I lecimy, o, on się już rozbudował. My też już możemy, dobra, jest. Teraz tak, tu jest warrior, tu jest Anubis warrior. Ten będzie lepszy, type anti-armor. Dobra, jest. Bardzo ładnie. I teraz tak, tu mamy fajne obrażenia, są jeszcze fajniejsze. Ale range jest lepszy, jest lepszy zasięg. Więc tak, sprzedajmy to, a kupmy sobie to. Bardzo ładnie, niech to pluje ogniem i bardzo ładnie będzie leciało. Bardzo ładny zasięg. Kolejna wieżka za 3000. I korzystamy z tego teraz, ten ma anti-armor, tak zwany. Anti-armor i tyle, więc możemy mu zwiększyć ewentualnie atak, który jest tu za 1500, nie wiem czy jest sens. Ale anti-armor, okej, to można byłoby, żeby mógł troszeczkę mniej obrażeń przyjmować, to byłoby spoko. Jak widzicie, oni już się całkiem długo biją. Nawet bardzo, bardzo długo biją. No musimy poczekać, aż sobie podejdą, bo oni są w miarę szybcy. A to jak jest? 400 zdrowia za... No nie, to już się nie opłaca, jak dla mnie przynajmniej. Obrażenia. A nie, nie, nie mogę jeszcze, bo nie, wtedy nie będę mógł wystawić kolejnego wojownika, tak jakby. Dobra, wy sobie tu podejdźcie trochę, żeby po prostu jedna i druga wieżyczka mogła działać. Kolejny upgrade za 9000. Bardzo ładnie. I zwiększymy ci infantry... A nie, to miało być anti-matter. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, on jeszcze mniej obrażeń dostał. Jaka kolejka się zrobiła w ogóle, come on. My lecimy tutaj z atakowaniem ich cały czas. Teraz potrzebuję 3000 na upgrade. I to jest spora ilość, jakby nie patrzeć. Ale liczę na to, że pójdzie to całkiem fajnie. Dobra, dwie wieżyczki. Tu ten sobie zginie i wypuścimy kolejnego. Niech on sobie tu z nimi siedzi. Na kolejną wieżyczkę potrzebujemy 1500. Spoko, myślałem, że dostałem po wieży. Byk. I lecimy na dwie wieżyczki. Wow, i to już robi fajne obrażenia, powiem wam. To już robi bardzo fajne obrażenia. 9000, 9000. Tu na razie nie zwiększamy obrażeń. Zasięg i obrażenia wieżyczek. Halo, bo oni mi tu podchodzą. A to on tego użył chyba. O, ciekawie. Tu będzie chyba trochę za duży zasięg. Nie, nie będzie zasięg zbyt duży, dobra. Tak, on mi trochę bije tutaj po tym. Powiem wam, trochę mi po tym bije. Po tej wieży.
ten tutaj rzuca, on w ogóle poleciał z tym wózkiem. Niech sobie leci z tym wózkiem, mi nie zależy, ja sobie na razie chcę się rozwijać jak najszybciej. Do tego, 9000. Tutaj te kule biją po prostu też bardzo ładnie. I lecimy z tym. On tu znowu zatrzyma ich troszeczkę. Niestety trochę po wieży będę dostawał, to mnie bardzo boli, jakby nie patrzeć. Może jakiegoś priesta puśćmy za nim, żeby on też coś obijał. Zawsze jest to spoko wyjście, jakby nie patrzeć. Będą się bić nawzajem. Wypuśćmy kolejnego. 8200. Kolejna wieża za 3000. Na razie nie. Dobra, bardzo ładnie. Obstrzeliwani. Moglibyśmy w sumie to zrobić tak, że puścilibyśmy nawzajem trochę. Moglibyśmy próbować się odbić. On ma jakieś wieżyczki? On ma dwie te same wieżyczki, więc nie. Myślę, że nie ma sensu. Anubiska sobie puśćmy. Zanim puśćmy takiego tutaj, proszę bardzo, priesta. I lecimy do kolejnej ery. Dobra, my się rozwinęliśmy szybciej niż oni, więc teraz możemy spróbować coś zrobić. 400 zdrowia, 300. I teraz tak, potrzebujemy maga odblokować za 600. Dobra, lecimy. Footman, mag, mag, footman, mag, footman. I teraz tak, wykorzystacie z anti-armora i czarem. Aha, wy nie bijecie w ten sposób. Ou. To biednie, troszeczkę, myślałem, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy z tym i zaraz puścimy jakieś strzały. O, strzały 4000 kosztują. Całkiem sporo. Ale możemy próbować się na razie przebijać jakkolwiek. Oni mają na razie tych Anubisów, one strasznie walą po nas. 3000, 2000, to jest fajne. Range 300, 300, 300, czyli to najlepiej byłoby za 3000 puścić. Sprzedajmy jedną z wieżyczek, kupmy sobie tą wieżyczkę. I ona niestety nie będzie miała takiego zasięgu, żeby można było coś z nią zrobić więcej. Nie, powiem wam, że to nie ma zbytnio sensu. Tu łucznik może co prawda trochę postrzelać, ale to nie jest dalej jakaś rewelacja. 650, a zwykły footman, nie, to nie ma zbyt rewelacji, jeśli chodzi o to. Musimy puścić footmana, który tu troszeczkę przyblokuje ich. Potrzebujemy 10 tysięcy na upgrade. No oni tu będą bardzo ładnie strzelać przez niego. Więc może być ciężko, zróbmy w ten sposób. Ale tu już jest tak, jak widzicie albo nie widzicie, tu już jest ładna kolejka ich. A my ich bardzo ładnie obijamy pod samą wieżą. Tu za 3000 jest kolejna chyba, tak, kolejna jest za 3000. Ale nie chcę tego robić, chcę to kupić, więc sprzedajmy to i kupmy to. Największe obrażenie jakie tylko się da. I zobaczcie jak te Anubisy po prostu schodzą, po prostu to jest jakaś masakra dla niego. On tu ginie w moment. Puśćmy kolejnego jakiegoś do roboty i zbieramy 3000 na upgrade wieży. To jest dla mnie teraz priorytet. Po prostu priorytet na... Zobaczcie, raz, pyk, pyk i dziękujemy. Bardzo, bardzo ładnie. Potrzebujemy upgrade'u wieży, czyli kolejnej wieży, ewentualnie zwiększyć im obrażenia. To też nie jest głupie. Zwiększmy im zasięg trochę. Tutaj puśćmy jednego kolesia, który by ich trochę blokował. Zwiększymy im zasięg. Kolejny zasięg jest za 3500, więc całkiem sporo. Widzę, że one tak średnio trafiają chyba. Średnio trafiają. Trzeba ich jeszcze bliżej trzymać. Tak, trzeba ich jeszcze pod samą bramą trzymać. Ale zaraz im zwiększymy obrażenia, powinno być jeszcze lepiej. No, tylko tutaj nasz niestety musi zginąć sobie. Trochę dotrwa. Kurde, trochę dotrwa. Myślałem, że trochę lepiej to pójdzie. Dobra, nasz tutaj będzie mógł już ładniej blokować ich wszystkich. Bardzo fajnie. O, no gościu, no nie masz podejścia. Tu jest ładnie jeszcze, ale teraz już chyba będzie problem z zasięgiem, takie mam wrażenie. Tak, już jest problem z zasięgiem, widzicie. Więc trzeba go w ostatnim momencie stworzyć, dobra, jest. Żeby strzelał sobie w tego. I czy zwiększymy wam obrażenia? Jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba wam nie zwiększymy obrażeń. Puścimy sobie jakiegoś w kolejce, żeby nie było... O, on mi tutaj postanowił troszeczkę polecieć z czymś takim. Come on, bo mi niszczysz na razie ich tylko totalnie. Dobra, przyblokujemy. Dobra, to wieżyczki sobie same dadzą radę. Nie muszę to nic... kolejna era. Okej, okay, Knight, o. Możemy zrobić Knighta i Riflemana. I możemy to może fajnie porobić. Dobra, kolejny Knight i kolejny Rifleman. Jeszcze jest działo, które nie wiem czy strzela przez nich tak jakby. I uderza szybko. O, on tam wysłał Gryfa. Bardzo ładnie, mój Rifleman tam może strzelać przez niego. Więc możemy teraz troszeczkę pójść w atak. Zobaczcie jak to pójdzie. Ile potrzebuję? 5000 na tą katapultę. Mogę zaryzykować teoretycznie.
Mogę teoretycznie zaryzykować z tym wszystkim. Polecimy tak, bo one tutaj średnio. Czy on ma jakieś wieże? On ma jakieś wieże. Nie wiem, na ile to będzie efektywne, bo za 11 już mamy upgrade. To widzicie, to cały czas się nie rusza zbytnio. I on będzie wtedy szybciej przede mną i będzie miał silniejsze jednostki, średnio z tym wszystkim. Nie wiem, co też tak jakby komputer upgrade'uje w pierwszej kolejności. Co tu musimy kupić? Black powder, okej. Dla działu. Nie wiem, jak te działa działają, szczerze mówiąc. Więc myślę, że jeszcze ich podtrzymam troszeczkę pod bazą. 350, a 800. No nie, zdecydowanie wolę to kupować. On tu będzie dźgał troszeczkę. O, on może przez dwóch strzelać. O, czyli mógłbym dwóch knightów dać i wtedy na przykład, chociaż nie w sumie, knighta i dwóch strzelców, o. Tak teraz knighta i dwóch strzelców. I patrzcie, i teraz obydwoje mogą strzelać. Przynajmniej w teorii. Tak czy nie? Nie, nie. Aha, bo tak jakby ten knight jak będzie na początku, to dopiero. No tak, wszystko jasne. Dobrze, mamy duże działo, na razie nie kupujemy tego, nie ma sensu. Ja przynajmniej nie widzę. Moglibyśmy spróbować zainwestować w lepszą wieżę. Ten knight nie. Jeszcze jeden knight musi przejść. I ten gościu z tyłu strzela. I teraz patrzcie, teraz jak przejdzie ten knight naprzód, i teraz obydwoje będą strzelać. Właśnie. I to jest już całkiem fajne. To już jest całkiem fajniutkie. Niestety jeszcze do niego nie dojdziemy tak szybko, jakbyśmy chcieli. Na razie dla mnie najważniejsze jest, żeby się rozbudować jak najszybciej do tej, jak najdalszej fazy. Mój nawet jeszcze powinien przeżyć. Nawet nieźle. Kurde, sporo wytrzymuje, jak tak jest z tyłu dwóch strzelców, jakby nie patrzeć. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No i teraz dwóch strzelców tutaj troszeczkę musi podziałać. Nie będziemy przyspieszać gry, bo też widzę, że jest taka opcja. A będziemy mogli sobie zaraz pójść na przykład w to działo lepsze. Więc dajmy im troszeczkę podejść, ale tylko minimalnie, żeby nam nie strzelali po tego. Żeby nam nie strzelali po naszej kochanej tutaj. Po naszym kochanym zamku. I zaraz możemy się dalej upgrade'ować, moi drodzy. A oni chyba dalej jeszcze nie mają, nie, oni nie mają jeszcze tamtego. Widzicie, oni zużyli specjalne moce i już troszeczkę gorzej na tym wychodzą. Proszę bardzo, my się na razie trzymamy pod bazą, pod wieżą. Możemy sprzedać którekolwiek z tego, nie, na razie kupmy sobie upgrade, żeby móc trzymać trzecie i tyle. Dobrze, on tu sobie zginie w miarę szybko, wiadomo. Jeszcze ten jeden przeciwnik i się upgrade'ujemy do kolejnej fazy. Jest, bardzo ładnie. Jesteśmy już na militariach. Oj, tu już żołnierze mają 600 zdrowia, powiem wam. To jest grenade, soldier machine gun. To jest infantry zwykły. Bardzo ładnie. I tu jest range 400, więc to bym chciał. Rocket launcher, zaraz powinienem to mieć. Jest. Dobra, dofarbmy się trochę z pieniędzmi i postarajmy się cokolwiek zrobić. Niech oni się tam chwilkę postrzelają z nimi, ten zaraz zginie. Czy oni przeszli już do kolejnej fazy? Przeszli do kolejnej fazy. Czy ja mogę jeszcze dalej? Mogę! Do futurystycznej za 12 tysięcy, więc to w czasie się wszystko zrobi. Ja tu nie będę musiał chyba zbytnio nic robić. Mógłbym ewentualnie kolejna wieża za 7 tysięcy, żeby zrobić czołg. I czołg ma już fajne obrażenia, ale będzie bił bardzo powoli. O, hit speed fast? O! Armored. Powiem wam, że możemy spróbować tutaj. Oni tutaj nie mają w ogóle podejścia na tej erze do mnie, totalnie. O, tutaj może. O, coś mają jednak podejścia. O, co jest? O, okej, okay. Coś tam przetrwał, ale to tylko dlatego, że spuścił te kule. To jest dla niego problem, bo nie będzie mógł się rozwijać dalej. I myślę, że to mógłby być jakiś taki, powiedzmy, nasz mały odwet w chwili obecnej. Więc robimy czołg. Puszczamy czołg, a zanim puszczamy kolesia z granatami, nie wiem, na przykład z granatami. Nie wiem, czy on będzie mógł rzucać, więc zobaczymy. To może być nasz okres na odbicie się. O, i czołg też może strzelać. Dobra, czyli tak. Machine gun, czołg i grenade. I machine gun, i czołg. O, już mi trochę zabrało. Niech będzie. O, to nie jest ten gość, co prawda. Ale patrzcie, co im teraz robimy na bazie. Patrzcie, co im robimy na bazie. Oh yeah! I teraz czołguś jeszcze jeden musiałby pójść. Proszę bardzo. No, czołg mi zniszczyli, co prawda, ale no... Powiem wam, że dojeżdżam im tą wazę. I jestem naprawdę zadowolony.
Potrzebujemy 12 tysięcy i oni teraz muszą cokolwiek robić, żeby tutaj się dotrzymać. To był ten i ten. I potem czołg. Nie mogę jeszcze czołgu. Teraz mogę czołgu, bo czołg za dwie jednostki kosztuje. I to sobie powolutku jedzie, powolutku, powolutku. Tam kolej z granatami w ogóle cały czas po prostu robi to bardzo, bardzo ładnie, powiem wam. Jeszcze może nam się uda zrobić do tej futurystycznej dojść. Poszedł czołg i tych dwóch kolesi na razie nie poszło. Więc na razie zróbmy tak, jeszcze infantry, grenade i czołg. I przejdziemy zaraz sobie do kolejnej fazy. Oh yeah! I tu możemy God's Wrath. Nie możemy jeszcze tego puścić. Jak to ze zdrowiem stoi? To musiałoby pójść pierwsze. I teraz tak, tu jest Mad Scientist Cyborg. Nie wiem, puśćmy w takiej kolejności. Zobaczmy, jak to pójdzie. Ale gościu naprawdę dostaje nieźle. Jest dwie albo nawet trzy ery do tyłu. Tak mi się wydaje, że dwie albo nawet trzy ery. Więc no, widzicie, jak tutaj srogo dostaje. I tu już idą moje cyborgi. Proszę bardzo, jeszcze mogę wam tego puścić cyborga. I potem puścić tego cyborga. I no, ja stałem, że gościu to długo nie wytrzyma. Oh yeah, bardzo ładne obrażenia. Co prawda wydaje mi się, że czołg trochę więcej zdrowia miał. Więc wydaje mi się, że mogło to trochę lepiej pójść. Teraz tak, ten może strzelać bardzo daleko, ten cyborg, więc robimy tak, 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 tak i tak. I tyle, i niech się bawią z nimi. Dobra, przyszedł do nowej fazy, więc jest ciekawie. Spróbujmy dać na przykład support range i infantry armor. Nie, może infantry damage, support damage, o, tu jest. Dobra, co tu poszło ostatnie? Tak i tak i tak. I znowu, i lecimy cały czas z nimi do przodu. Oj, każdy może przez to strzelać. I to jest po prostu najlepsze, po prostu kurde możliwe combo. Uwielbiam to. Dalej już nie możemy iść, więc zaraz ewentualnie, jeśli się przy czymś przyciśnie, to możemy troszeczkę ich... O, zobaczcie, jeszcze te jego bronie są totalnie gdzieś z końca. Ja nie wiem, co on tam sobie wymyślił. Nie możemy więcej puścić na razie ludzi. Dobra, tego możemy puścić. I oni bardzo ładnie tu będą, zobaczcie jak ta baza leci. Ona zginie zaraz, dosłownie moment. Jeszcze użyję ultra tego, strzał. No nie zdążyłem, koniec. Coś po prostu pięknego, coś po prostu pięknego. Bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że wam również. Jeśli tak, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i pa pa! Zapraszam serdecznie do gry, która jest w opisie.